Jezu, jak nowa aktualizacja? Przecież mnie to tak nie interesuje, Radeon. Ty jesteś tak zepsutą grafiką, naprawdę. Przynajmniej mój model, moja karta ma problemy z nagrywaniem. Totalnie, jak ja uruchomię grę, włączę nagrywanie, ponagrywam 10 minut i wysypuję czarny ekran. Jedyna możliwa opcja to zresetować kompa. Ale spoko, jutro już będzie Nvidia, także ja w sensie nie mam nic do Radeonków. Bardzo długo jakby się sprawdzały i żaden problem, ale coś się z tym moim modelem nie mogę dogadać i mam problem. Naprawdę. W ogóle cześć, dzień dobry, witajcie. Nowy odcinek. Dzienne próby, jakieś tygodniowe próby, to mnie na razie chyba nie interesuje. Idę po prostu za strzałeczką. Niech mnie ta gra prowadzi po prostu za łapkę i będzie całkiem oki. Ja się nie dam wsadzić do tego gówna. Rozmawiaj. Dawaj. Cutscenka. Dawaj, cutscenka. Dawaj. You see what I mean? Me you picked up on that, right? Little warble. It's warbling, right? All readings fall within acceptable tolerances. You gotta look past the numbers for once in your life. Something is off. The connection is a bit fuzzy. How do you quantify fuzzy? You don't quantify fuzzy? You don't measure it, you don't count it, it's nothing like that. It's a feeling. Everything okay here, Owen? Yeah, well, on your last mission, I noticed that the cipher freelancer chair was getting us some very strange feedback. All readings fall within acceptable tolerances. No, it's your call, but if you ignore it and something goes wrong... I will find an arcanist and perform a full protocol inspection on this unit. Lubię typa. Jest. There's nothing wrong with the chair, is there? No. Why are you always stirring up trouble? What are you talking about? I've just done her a massive favor. You've got no idea how boring it is being a Fort Cipher. She does not get to work with a freelancer. She does not get to see the world through the eyes of a Javelin pilot. No, 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 no. You know what she gets to do? She gets to relay official messages back and forth to ciphers at the Capitol day after day after day. Some people like boring. Not everyone's cut out to be a freelancer. So you have said. But you have to admit that last mission would have gone better with a partner. I have a partner. You. Every good Javelin pilot needs a cipher. That is not what I meant. Look, if I had a suit of my own, I could be out there in the field with you. Calm down your boosters, Hotshot. With more training, you'll get your chance. I promise. Fine. It's not like we could afford a spare suit anyway. Job board is empty. We'll figure something out. We always do. Yeah. Do you ever regret missing out on the glory days? Back when freelancers were treated like heroes, contracts would just fall into their laps. They were given respect and free sandwiches. Free sandwiches? Yeah, I haven't had my lunch yet. I'm starving. We're on a tight budget here. Budget has room for sandwiches. You're probably right. You know what? Why don't you head over to the forge? Get your tak, idźmy so gdziekolwiek, zróbmy coś, zajrzyjmy, skończ pitolić. Idziemy. Super, też cię lubię, ale za dużo gadasz. Gdzie jest kuźnia? Hy. Wpis kuźnia komy. Nie chcę czytać wpisów, chcę po prostu cisnąć przed siebie. Dziękuję bardzo. I przed chwilą jakby drugi raz uruchomiłem nagrywanie tego odcinka, bo zebrałem to, po czym mnie wywaliło z gry, bo nie było jakieś połączone online i nie mogli mi tego wpisu do kodeksu dodać do mojego profilu online, po czym gra stwierdziła, wyrzućmy cię i uruchommy na nowo, dlatego nie będę tego zbierał drugi raz, bo nie chcę znowu przerywać. To tyle z ciekawości. Aha, ale wróć poznawanie kuźni, wróć do swojego Javelina, czyli co my na zasadzie... Aha, dobra, to jest kuźnia, w sensie, że tu mogę coś zmieniać. The Sentinels have their uses. Well, you make a hell of an entrance, I'll give you that. I have a contract for you, freelancer. I like to know who I'm working for before I take a job. Really? From what I hear, two of you will take about any job you can get these days. What's the job? An arcanist has gone missing. Missing? I thought arcanists just hung out in labs studying Shaper relics. Matthias Sumner was investigating some relics at a ruin near the fort. I need you to find him and bring him back home safe. If he's still alive. No one knows more about the dangers of Shaper artifacts. I'm confident that knowledge and his own resourcefulness will keep him alive until you find him. What do you say, freelancer? We'll make it worth your while. No spoko. Looks like the freelancer's right again. Well, us anyway. Excuse me, I just got a
Ej, dobry jest ten typ. Co prawda gada za dużo, ale przynajmniej jest jakby element wesoły w tej całej grze, także spoko. Super, też cię lubię. Spierdzielaj. On behalf of myself and Matthias, thank you for doing this. Okay, and if I have... Fine, Matthias. Trust me. I'm a person you want to know. Spoko, stara, nie ma problemu. Zapomniałem, że nie mogę klikać myszki, bo wyskakują te durne paski u góry i u dołu. Ja bym się tu tak, o tak fajnie wpasował, wtedy jestem oparty i plecy jakby odpoczywają. Odblokowano kuźnię, umożliwia ekwipowanie nowego sprzętu i broni. Nic nie kliknąłem i mi to wzięliście, ja nie czytam tak szybko. Kurwa. Dobra, czyli tu. Aktywuj kuźnię, spoko. Co mam z tobą zrobić? Rozmawiaj, nie. Już się dosyć nagadaliśmy. Aktywuj. Okej. Okay. Javelin blokowany. Tasen dała ci zasoby na wymianę starego pancerza na nowy. Dobrze się namyśl. Przed wyborem następnego Javelin blokujesz na 8 poziomie, nawet jeśli rozpoczniesz grę od nowa. Okej. Okay. Czyli sobie wybieram Javelinka. Śmigacza nie chcę. Czekajcie, Storm, o co tu chodzi? Najnowsze osiągnięcie projektu na wykorzystanie pieczęcie o rdzeniu żarowym do trzymania w ryzach mocnych żywiołów, jego zdolność szybowania ponad pole bitwy, lekkie opancerzenie, javelin kierowany przez zdolnego ataką piorunową, staje się nieocenionym narzędziem w walce z dominium łowca. I łowca chyba jest, tak mi się wydaje, najlepiej taki... A szybkości ma spore możliwości, jak defensywna. Właśnie, plecak odrzutowy, to by było spoko. Kolosa nie chcę, bo to będzie flaki z olejem. A śmigacz jest chyba ciut za szybki. Jako pancerz do zwiadu, dyplomatycznych jest to najbardziej zwinny akrobatyczny javelin, jaki można znaleźć. Dysponuje różnymi... Dobra, co na pewno spoda się dynamiczny styl walki. No chyba, że to... Bo tym podejrzewam, że większość grała. Dajmy śmigacza. Trzymaj od bloku i zobaczymy. Najwyżej będzie po prostu ciut trudniej, bo łatwiej będzie dostać. Akrobatyczny, jaki można znaleźć. Dysponuje nim właściwy pilot. Szybkość śmigacza jest niezrównana. Dobra, spoko. Teraz mogę dać pomin. Dziękuję. Czyli mam tego typa i teraz już się nie mogę jakby wymieniać pomiędzy. Kręgi wyposażenia do obracania pancerza. Ok, służy do sterowania kamerą, do dowolnej odblokowania zakładce. Przybliżyć lub dalić widok. Spoko. Samouczek. Wygląd. A ja nie chcę wyglądu. Hełm, tors, ramiona. Ja chcę wyposażenie. Dawaj wyposażenie. Pokażcie broń. Okej. Okay. Podpora, ale czy to można w jakikolwiek sposób, o właśnie, ulepszyć czy zamienić? Nie chcę tego czytać, ja jestem samouk totalny. Siła, podpora w użyciu. Siła 2, ale mogę to, czekajcie, za co to się zajęte sloty? Za co to się jakby wymienia? Szybkostrzelność, to mnie nie interesuje. To nie. Ty to... O nie, to nie. To by było chyba całkiem dobra opcja. Broń główna, no takie, żeby to było... Załóż... Nie mogę wytworzyć, daję w prawo, nie mogę przejść na tą zakładkę. Wytwórz. Także sobie zostaniemy tak, jak jesteśmy. Układ szturmowy, bomba jadu, cokolwiek to jest. Nie mogę nic innego, załóż, nie mam nic innego. Układ wsparcia, slot 1 zablokowany, układ ofensywny, pokaż. Też nic nie mam, to wszystko się chyba będzie zbierać dopiero na samym początku. Slot zablokowany, te moduły to też z czasem najprawdopodobniej. Śmigacz, javeliny, czyli tu wybieram, mam jednego dostępnego, śmigacz, ok. Pokaż domyślny, nowe wyposażenie śmigacza, nie no, jakby nie mam za bardzo możliwości tam wyboru, nie mam nowych rzeczy, także zostańmy tak jak jesteśmy. Lewy S. Ciężkie pistolety, strzelby, karabiny szturmowe, spoko, to niech tak jest, jak to jest. Włącz, wyłącz podpowiedzi, pokaż. Aha, na tej zasadzie. Dobra, to niech to zostanie. Przybliż, przesuń. Super. Aha, w sensie tak i teraz sobie mogę oglądać, jak wyglądam. No całkiem, tak. Mam wrażenie, że jest dobrze. Jak z tego wyjść? Tu, trzymaj B, wyjście. Śmigacz czwarty poziom, no to jeszcze, to co, jak mam tam czwarty u góry w prawym, będę miał ósmy, to już będzie git, tak? Całkiem możliwe. I co teraz?
Aha, czekajcie, bo ta gra jakby nie pozwala, wiecie mi. Dawaj, śmigamy. No, opancerzenie dosyć skromne, tak mi się wydaje, ale za to jest w miarę szybki. Przynajmniej będę unikał. O, śledzona misja, gra swobodna. Proszę o ukończeniu misji zaginiona Arkanisa. Aha, no to w sumie tą, którą zrobię teraz, to potem będzie odblokowane. Poziom trudności dajemy normalny, miałem łatwy, ale coś tam z matchmakingiem był problem. Teraz się w ogóle okazało, bo drugi raz jakby tu uruchamiam tą misję. Okazało się, że po prostu jest problem tego typu, że jak się cokolwiek dzieje z internetem czy z serwerami EA, co jest bardziej prawdopodobne, to wywala z tej gry. I to jest smutne. Bo jeśli tak się będzie działo i jeśli ja znam serwery EA na tyle, ile je znam, to może nie być pojedynczy przypadek, że jest problem. Ale w ogóle jakby zaskoczyło mnie, że jest matchmaking, że nie da się tego samemu przejść, więc jakby jak ludzie przestaną w to grać, będą jakieś pojedyncze zagubione duszyczki, które będą grały w to rok później, to jak one samemu to przejdą. Mam nadzieję, że gra pozwala grać Xbox Live tryb kooperacji od 1 do 4. A no to w sumie pozwala grać samemu, to spoko. Ale no... Ja bym chciał wybrać, czy gram sam tą kampanię, czy dobieram mi ludzi, i takiej opcji nie było tutaj. To jest ciut. No ja nie wiem, czy potrzebne, że taki nacisk na grę multi. Może i tak, może i nie wiem, no. Ja nie mam przyjaciół, już to już ustaliliśmy, także gram samemu. Opa. Dobrze. Wczytuj się, Xbox. Błagam. Jeszcze nagramy dzisiaj jedną rzecz. Czekajcie, Crash Bandicoot. Zobaczymy, czy wam się spodoba. To może być całkiem spoko. Free Games Remastered. Bo, czekajcie, gdzie jest Metro Exodus i Red Dead Redemption troszkę później. Jest, dobra, ile nas jest? Cała czwórka dobrało graczy. No to, co mam zrobić? Gdzie mam cisnąć? Okej, jakaś ostatnia lokalizacja. Tutaj. Ej, no to w sumie może też się spoko grać w kilka osób, bo wtedy oni będą za ciebie odwalać zadania. W sensie też się chcę troszkę wykazać. No to tutaj było. Jest. Czekajcie, a to jakby każdy musi zrobić, czy tylko wystarczy jedna osoba, która to kliknie? Okej, tu są. Czyli, aha, jakby nie ma opcji, że ja przerwę misję w trakcie, muszę ją po prostu nagrać całą. Ale jeje, spoko. To będzie długi odcinek w takim razie. A tu czekajcie, tu coś jest. To można zbierać? Stop. Nie. A no, bo to całe znowu się zagrzeje. Nie wiem, ja myślę, że dobrze wybrałem, jeśli chodzi o... Stop. Ej, co jak co, ale świat jest całkiem spoko, w sensie ładnie tu jest. No dobra, i poza tym to co się dzieje? Ekipa, co się dzieje? Gdzie trzeba iść? Aha, w sensie mamy szukać, tak? W sensie mam jakiś radarek czy coś, znajdź sprzęt arkanistów, gdziekolwiek to może być, któryś z nas to powinien znaleźć. O, czekajcie, stop, tutaj? Tutaj gdzieś.
Jest. Co? Jeszcze raz. Użyj sprzętu arkanistów. To tutaj. Haha, pierwszy byłem frajer, że jestem najlepszy z całej ekipy. I się wyróżniam kolorkiem. I co, ale mi się... Ej, to jest spoko. W sumie, że się gra w kilku osób. Nie muszę sam się męczyć z tym. Czekajcie, stop, bo ktoś inny podejrzewam, że przyjdzie zaraz. Użyj sprzętu, by ustalić, gdzie zmaty. Zniszcz gniazda. Dobra, już idę. Stop. Miałem osłon. Dobra, cicho siedź. Ej, to jest też dobre. W sumie spoko. Na tej zasadzie, że się jakby rywalizuje z tymi graczami, bo na koniec będzie najprawdopodobniej ilość punktów, które się otrzymało, a które otrzymali... które otrzymała ekipa. Chodź tu. Nie mam osłon, czekajcie, skąd to wziąć. Tu jest. A to znowu jest jakby o, tyż w dupę. Trochę ich tu dużo. Ja mam osłon. Czekajcie, to muszę wziąć. A co jak zginę? Oni mnie odrodzą, czy nie bardzo? Chodźcie tu. Ale tu ma rozrzut, w sensie takim, że odrzut straszny. O Jezusie, Mati. Jezu, jak ja to rozstrzelałem dookoła, to jest aż poezja. Ej, fajnie mi się gra, nie powiem. Co mam z tym zrobić? Użyć. Uruchomię cały wzmacniacz, także nie ma za co, ekipa. Wywiązałem się. Coś wziąłem. W ramach pierścienia, wyjdź. A, przezapisało się. Zapisało się. Ej, to mi się podoba, nie? No w sumie nawet w kilka osób zawsze się fajnie grało z kimś. No co prawda tu jakby komunikacja jego słowa podejrzewam, że jest. Ja to na X-ie mam wyłączone, żeby podczas nagrywania mnie nie słyszeli tego, co ja tu gadam.
Ej, podoba mi się ten pancerz. On się jakby nie grzeje tak mega szybko i jest mega zwinny ten. What ty? No, tu jest jakiś typ. A nie, to była skrzynka. Aj. Zbieraj to. A gdzie mam czekać atak wręcz? Aby użyć umiejętności specjalnej. Ciekawe co... Ja nie wiem. Ha, Y, tu jest walka wręcz. Okej. Okay. To mi się podoba. Umiejętność specjalną mam naładowaną, tylko jak będzie dużo ludzi, to ja ją użyję, bo tak trochę się boję, nie wiem, to podejrzewam, że coś użyję niepotrzebnie. O Jezusie. Access panel open. Starting repairs. Oh, that doesn't look like a repair. Would you just let me? Ugh, damn it! Hang on, we've got company. Can it be fixed? Yes. Co? Jaka strefa bez turyzmu? Co to znaczy? Że jak umrzesz, to kunic. Dawajcie. Umiejętność specjalna. What ty? Ty, ale dobre. Chodź tu. I podoba mi się to. Ale jest tak. Chodź tu. Aha, i to się kończy, tak? Już koniec. Tu umiejętność specjalnej strasznie miałem dużo. I to trzeba, podejrzewam, na nowo znowu naładować. Jezu, tylko nie z taką celnością. Lubię tą grę. To daje jakby frajdę. W tą stronę. Gdzie on poszedł? Ej, dobre to było. Ej, podoba mi się, jak on walczy. Fajnie, cieszę się, że tego javelinka wziąłem. On jest naprawdę sztosik. Ile tam już tego... O Jezu, ale ta misja niech się kończy. Najwyżej ją podzielę wam na dwie części, bo to będzie naprawdę długi odcinek. Can you hear me? Yes, I can hear you, thank goodness. There's no time. I'm hiding, but the scars are searching. I can see them. You must hurry. Just hang on. We're coming. Dobra, w którym kierunku? I czasem... I mam umiejętność specjalną, więc jak będzie jakieś takie, w sensie, będzie duże skupisko tych typów, no to umiejętność specjalna poradzi sobie na tip-top. Naprawdę? W sensie, jak będą w zagęszczeniu. Spodobała mi się ta gra.
W sensie nawet byłem sceptycznie nastawiony do grania wspólnie z kimś, że samemu nie można, no bo może to też z przyzwyczajenia troszkę, że jednak samemu się gra częściej. Jesteście? Chodźcie. Aha, jak on sobie zbierze, to i tak ja mogę sobie zebrać dla siebie. Składniki chimeryczne jakieś, jest kolejna ekipa. Wiecie co? No chyba tędy. Ja wiem, że wy tam lubicie znajdować. Czekajcie, bo tam szuka jakichś rzeczy ewidentnie. Dobra, typie, no raczej nikogo nie będzie, także luz. Idziemy dalej. Nie przez to, że jeden typek od nas... Nie wiem, no przydałoby się, jakbyśmy byli wszyscy... Łotta. Czekaj, stop. Stop. Powolutku. Oż ty w życiu. Dobra. Cyk. Nie chcę nic mówić, ale chyba rządzę. To było wykorzystanie po prostu w pytkę. Wiedziałem, w którym momencie to użyć. Ziom, proszę cię, nie ze mną takie numery. Nie macie szans. Cześć. Czekajcie, stop. Tu był, jest. Jezu, nie uciekaj. To chyba ja. Pomóżcie, jakby się dało. Dzięki, zasilanie przywrócone. Mega wielkie dzięki. Uch. Wow. Czekajcie, ja się tu muszę bronić. Czekajcie, mogę pozbierać? Pozwól. Ej, ale ich jest w opór, no nie wierzę. To było co najmniej dobre. Dobrze, ten typ mnie odrodził. Ej, uwielbiam umiejętność specjalną tego Javelina. Uwielbiam. To jest hit. Dobra, uratuj. W którym kierunku jest uratuj? Tam. Jezusie. Jak przypalisz w mur, to ci to wyłączają, także spoko. Mogę też coś zebrać? Nie. Jakby chyba coś wydaje mi się, że tylko... Nie, to on zebrał stop chimerycznie. Nie wiem, czy czasem ja też tego nie dostaję. Strefa biosy, teraz on znowu. Aha, że samemu się nie odrodzisz, ale ktoś może po ciebie przyjść na tej zasadzie.
O Jezu, znowu. Cyk, 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 dawaj. A nie, chyba nie tu. Albo i tu? Wow, 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 wow. Przegoście. To było niemiłe. Czekaj, bo ja nie wiem, co się dzieje. Dlaczego mnie tak tam klepią? Jakimś kwas, czy cokolwiek to było. Au. Jak się pojawi ich grupka, to znowu mogę ten. Dawaj. Oj, w złym momencie jakby wykorzystałem umiejętność specjalną, bo ich nie jest jakoś specjalnie dużo. No czekaj, szukam. A, skończyło mi się. W złym momencie, było ich za mało. Ojej, tutaj są. What the... Jezu, my trochę zabrakło. Boże, po raz kolejny. Szkoda, że jak nie widzę ile... O, chodź, chodź tu do mnie. Dzięki. Możesz ty w dupę, czekajcie, idę im pomóc. Jezusie. No tu w tym miejscu. Za dużo. Uch, udało się. Czekajcie. What ty panie. Chodź tu. Czekajcie, szukam jest jakiś typ potrafiony, czy wszyscy są jakby ożywieni? Czekaj, czekaj, czy żyje chłopcze. Uch, to było ciężkie i było trudne. Dobrze, że przynajmniej jeden z nas zazwyczaj ogarniał i odradzał ludzi. Jest. Uch. I to było na farcie, naprawdę. Już widziałem tam ostatniego, jak się palił. No, no naprawdę, no mieliśmy szczęście. Albo umiejętności. Ale nie moje umiejętności. Zdecydowanie nie moje umiejętności. Jest Matthias. Czekajcie, jak cię zgarnąć? W sensie takim, że mamy cię poprowadzić, czy coś, misja ukończona. Ej, misja ukończona, zaginiona arkanista, misja koniec. Misja kończy się za 4 sekundy. Brawo, super ekipa, ogarnęliśmy.
Czuję jakiś wkład w, jakby w swój, w tą misję, tak w jej powodzenie. Nie mówię, że jakiś przepraszam, fantastyczny, ale było naprawdę spoko. Jeszcze będzie PD. Już się bałem, że to się znowu zwiesiło. Będzie rozpiska punktów doświadczenia, w sensie tak myślę, że grasz z nimi, wszyscy dostają te same PD. Aha, okej. Okay. Czyli nie ma jakby podziału, kto byś był lepszy, ktoś był gorszy. Egzekutor, medal stylu gry, artyleria, żołnierz. Haha, dostałem najwięcej. Tak, czy co? Czy jak to działa? Nie, w sensie to mi pokazuje, a podejrzewam, że im też pokazuje jakby dla nich. Trzeci poziom pilota, odblokowany slot na broń w kuźni, drugi slot na broń, spoko. Trzymaj, w sensie dam teraz pomiń, to co mi wyskoczy? Ja chcę zobaczyć, co dostaję. Trzeci poziom, czwarty, spoko. Klasa sojuszu 2, dostałem najwięcej punktów ze wszystkich. On najwięcej odznaczeń, ale ja najwięcej punktów. I spoko. Spoko, łupy, inskrypcja bojowa, trzymaj, demontuj. Ej, nie chcę, chcę w sensie, po co mam to demontować? Mogę z tego wyjść. Wybierz, dokąd chcesz się udać. Fuj, Fort Tarsis, najprawdopodobniej, dawaj. Ej, spoko, mam nadzieję, że mi się podobało, zostawcie łapę, odcinek ciut dłuższy, podejrzewam, że go wam w całości, jak coś, to na dwie części po prostu podzieliłem, ale puściłem w jednym terminie, także zostawcie łapę i widzimy się w następnym, ja tylko zobaczę, co się wczyta i gdzie będziemy. I nagram jeszcze Crash Bandicoot Insane Trilogy na tomorrow. Ej, to może być ciekawe. Freefall Games, 100 plus, no ponad 100 poziomów, dwa grywalne charaktery, animation i graphics, nowa animacja, nowa grafika, bo to jest niby wersja odświeżona, remastered, także zobaczymy. Spotkaj się z Tassin, Jerome'em, Matiasem, znajdź Tassin, dobra, to potem, teraz to tyle, trzymajcie się, w opisie wszystko, cześć.